Hej, halo, czyli dzień dobry, i teraz bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Shakes and Fidget. Oczywiście przypominam, że jest to materiał sponsorowany i tak dalej, bla bla bla, a wy możecie zgarnąć gifta ode mnie pisząc komentarz. I tyle. Dobra, mamy osiągnięcie, bardzo fajnie, słuchajcie, jak widzicie, prężnie się rozwijamy. Możemy sobie odebrać wartę oczywiście, obejrzeć walkę w gildii. Chciałbym zobaczyć, pomijmy, oj, chyba nawet nie doszło do mnie, bo jak się pomija, to przeważnie jest, wiecie, no wiecie, o co mi chodzi, no nie? Portal gildii. Dobra, dawaj go, nie? Od razu lecimy. Widzę, że szał od razu nam wleciał. Ale jakby dużo tu chyba nie zadamy mu. On ma 88, no aż 4K zadaliśmy, no nie? Widzę, że mamy dzisiejsze walki. Dawaj go, nie mogę, bo muszę być wybrany. Niestety. No, ale słuchajcie, lecimy sobie. Lecimy sobie oczywiście na lochy. Lochy, żebyśmy tu mogli coś porobić. Oczywiście tutaj pierwszy pan, który... No, prawie go zdjęliśmy, ładnie. Mamy... Jezu, mamy portal, tak. Nie. Jeszcze nie ten. Nie, dobra, mamy już strefę mroku. Super, bo mamy też tornado, widzę. Mamy też wieżyczkę już, więc super. No i słuchajcie... Twierdza posępnego czerebu. Myślę, że może tym razem coś tu porobimy. Bardzo dużo mieliśmy farta tutaj tym razem, że tak powiem. 2-3. No, liczyłem, że ten, ale bez problemu go pokonuje sobie. No raczej nie powinien być to też tak wielki problem, żeby ich pokonywać, właśnie. Więc możemy sobie nadrobić troszeczkę z levelem. Właśnie, widzicie, no to daje nam po całym jednym poziomie 50. Spoko, ja dostaję sobie itemy jakieś, więc całkiem nieźle. Tutaj jest, coś się zepsuła mi ten, gra, bo jestem tak super, że gra po prostu widzi, nie? Coś tu nie poszło tak, jakby mogłoby, ojeny. Czy ja z tobą nie dam rady? No właśnie, dam radę, patrzcie, no to jest exp, ja uwielbiam taki exp, nie? To jest ten poziom, ja mam full ten, siemka, co tam? Ja mam full ten, co my tu mamy? Siła, wytrzymałość, szczęście. To jest ten sam ten, to ja to sprzedam po prostu. Wszystkie cechy, dobra, nie, co my tu mamy? Wszystkie pechy i pewnie zaraz sprzedam coś, co jest naprawdę kozackie czy coś. I ta siła, szczęście. Nie, dobra, mogę sprzedać te wszystkie, wróćmy do lochów. Może tego pana też dam ranę, no słuchajcie, no robimy to, właśnie tak, w ten oto sposób. Czy ja dam radę tego smoka? No dam radę tego smoka pokonać, słuchajcie. I czy jestem rycerz posępnego czerebu? Jestem w stanie cię pokonać, kumpel. Powiedz mi, czy ja jestem w stanie cię pokonać? Zostaje ci 1 000 000 HP przy dobrym farcie. Jestem naprawdę w stanie cię właśnie pokonać i pokonaliśmy cię. Całkiem nice. Mamy cyrk. Zobaczmy, czy w cyrku jestem w stanie coś porobić. Oczywiście troszeczkę poprzeskipujemy sobie. Mamy grzybki, więc sobie na to pozwalam. Tutaj niestety... Oj, no i 61, słuchajcie, no robimy sobie całkiem dużo leveli, kurde. 150 poziom, słuchajcie, 10 poziomów zaraz kończymy wbijać, więc ten, no myślę, że jego też jestem w stanie pocisnąć, właśnie o tym mówiłem. Ej, nie, dobra, mamy 60, wow, ej, my to lecimy całkiem mocarnie dzięki tym dungeonom. 65, tak, o, no nie, tak, wiecie, tak na luzaku, tutaj inteligencja, to zostawiam, to zostawię sobie, a to sprzedam, no nie, jakby to powiedzieć, wiecie, tutaj tak sobie, może nawet ten cyrk byśmy byli w stanie skończyć teraz, raczej nie. Chociaż tego pana jesteśmy w stanie naprawdę pokonać, wydaje mi się. Mimo, że dobra, to teraz standardowy enter leci. Dobra, no i 67, słuchajcie, 20 leveli po prostu lecimy sobie. Od tak, nie umiem pstrykać, chciałbym umieć pstrykać, ale nie umiem. Szkoda, bardzo szkoda. Czy damy radę? Czy damy radę? Nie, chyba. Chociaż ja się nie poddaję. Dobra, chyba tym razem się poddam. Zostawimy ciebie tym razem. Mamy w ogóle jeszcze wieżę. Mamy wieżę i jak widzicie, mamy też tutaj naszych kolegów typu Maga Magusia. Coś tam, no ale oni nie są ubrani za bardzo, więc chyba z ciastkiem, chociaż z ciastkiem nie dajemy rady mu. No dobra, czyli z ciastkiem nic nie zrobimy. Musimy, zanim przejdziemy do wieży, musimy troszeczkę poczekać. No stety, niestety. Cześć. Cześć, chciałbym iść do moich chowańców. No i tak, teraz jest dobre pytanie. Czy ja później chcę tą papryczkę expić, czy na setkę płomie tego lecieć? Nie wiem, szczerze. I jaka to jest? Żywioł obronny woda. Okej, walczmy w takim razie.
Bardzo fajnie, światło. Super. Wodę chciałbym zostawić na sam koniec i chyba i tak nawet zostanie na sam koniec, bo możemy sobie tutaj, no dobra, dajmy mu to, dajmy mu to, wiem, że w teorii powinno się ekspić tego ostatniego, ale no jeżeli pierwszy nie będzie dawał sobie zbytnio rady, no to wiecie, to tak kiepsko, nie, bo wtedy ten ostatni też nie będzie dawał sobie rady, a przynajmniej tak mi się wydaje, tego nie ma już sensu karmić, tak totalnie mi się wydaje, że nie ma sensu, mamy tornado oczywiście jeszcze, jeśli byśmy chcieli. No i właśnie w tornadzie to my na początku, to wiecie, o patrzcie, tak, musimy poczekać kilka sekund. No tornado jest robione od tak, nie, więc spoko, to sprzedajemy oczywiście sobie. Tornado zaczynamy, no to tornado nie będzie jakimś mega, wiecie, utrapieniem, że tak powiem. Musimy zakończyć walkę, tutaj brak miejsca w plecaku, kurde, to miejsce w plecaku jest zawsze najgorszą rzeczą, nie? W teorii mógłbym to dawać moim ludkom już, no nie? Kilka sekund muszę odczekać oczywiście. Ej, od 150 poziomu bardzo dużo mieliśmy poziomów, nie powiem. Zbroja, nie, dostaliśmy majtki. Dostaliśmy se majtki, super, że dostaliśmy se majtki, ale jakby no nie mam nic do powiedzenia, że dostaliśmy majtki. No fajnie, że dostaliśmy majtki, ale co nam po majtkach, nie? No właśnie, ja nie dam rady tego, albo ja muszę iść do wieży. To właśnie tego nie lubię bardzo, że ja muszę iść do wieży, żeby ich ubierać. Czy ja tobie to mogę dać? Nie, ta profesja, to sobie nie dam, nie chcę dać tobie, a ty masz, więc no, aha, to jest wojownika, czyli tak mam wszystkie rzeczy na wojownika, to tak zbytnio nie rajcuje mnie to aż tak bardzo. Dobra, sprzedam jeden klejnot i ten też klejnot sprzedam, żeby mieć więcej miejsca. Żeby mieć więcej miejsca, przejdźmy tu na drugą stronę. No i możemy, w sensie to bardzo łatwo tutaj jest, powiedzmy nam. Dużo expa chyba nawet nie dostajemy za nich, nie? Zdobyte 500 000, nie pamiętam, czy to jest dużo. Jak wejdziemy w postać, to no sporo to jest. To jest sporo, bo po dwóch mamy 1 000 000 i tak zabić ich, to mamy sobie tam, wiecie co mamy, nie? Mamy poziom, no nie? A to są łatwi przeciwnicy dosyć. No i plus do... A, brak miejsca w plecaku. Naucz się czytać Hades, a później leć dalej. Czy to był... W sensie ja wiem, że ja w kiblu mogę spuszczać te rzeczy, ale nie chcę mi się w to na odcinku bawić, więc musicie mi wybaczyć troszeczkę. No jakby... Lecimy przez to tornado jak burza, no nie? I sobie... No, że tak powiem, no nikt nas nie powstrzyma. W ogóle jestem bardzo ciekawy, jak tam idzie... Gabinet magii, czy ja już mam ten? Mam już ten. Głowy, nakrycia głowy i będziemy mogli mieć pierwsze enchanty. No jak widzicie, no ta wiedźma bardzo biednie nam idzie, nie? W sensie z nią znaczy 81%. W sensie to jest fajne, że nie mamy na gotowe i faktycznie z rozwojem postaci, w sensie gry i tak dalej, będziemy zdobywali te kolejne ulepszenia u wiedźmy. I to jest fajne. To jest fajne, tu mamy T-Rexa, Minotaura. No jakby tutaj nie... To nie robi nam zbytnio problemy, już mu 68 poziom, kurde, lecimy. A i co, już mam full ekwipunek, no to standardzik, widzę, że wleciał, że mamy full ekwipunek. Możemy sobie w ogóle u doktora Wabdabudabu, możemy u naszego tego kolegi zakręcić, więc wykręćmy to szybko, 3 grzybki dostaliśmy. To musi śmiesznie brzmieć, nie? Patrzcie, ha, 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 ha. Dobra, i mamy fulla, nie? Mamy fulla, niestety dostaliśmy... Coś dostaliśmy, to nic nadzwyczajnego, co dostaliśmy. Niestety, no szkoda. Tornado dalej mamy oczywiście. Tornado sobie robimy. Liczy Krupa, ho, podobne nazwisko całkiem, hehe, czy coś, ale nieważne. No jakby tutaj, no... O, zdobyte doświadczenie, już po 1,5 miliona łapie za nich. No to ja rozumiem, nie? Że po 1,5 miliona łapie, ale to dlatego, że oni są mocniejsi ode mnie już nareszcie, no nie? Nareszcie mamy coś mocniejszego, ale naprawdę to jest super postać, kiedy wpadnie w szał zwłaszcza. Patrzcie, czy wpadniemy w szał? Wpadliśmy 3 ataki. Jeśli wpadniemy faktycznie w taki szał i będziemy mieli czwarta i będziemy dostawali na przykład 10 ataków pod rząd, a nie ten jeden blok, coś tam trzeci, czwarty, nie było piątego, ale bloki, no właśnie, raz zablokuje, raz nie, więc wiecie, o co chodzi, nie? Kurde, ciekawe jak daleko nim da radę się dostać. No i słuchajcie, na mógłbym wszystkie pieniądze dać, ale myślę, że 1 300 000 jesteśmy w stanie poświęcić, żeby zagrać jeszcze u naszego kolegi.
Okej, okay, myślałem, że to w tym jest, ale to chyba nie ma sensu się patrzeć, nie? I w środkowym Jak jest, te a jednak dupy? nie, no, no trudno. Ale moi kochani, to będzie na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli wam się spodobał, łapa w górę, komentarz mnie widziany. Trzymajcie się, do kolejnego materiału, no i cześć!